Jest środa, 31 stycznia 2024 roku. Witam Was nie z Wenecji, ale z Chorwacji, z Zadaru. Piękny port turystyczny, piękny port komunikacyjny. Wspaniałe połączenia, jeśli chodzi o Adriatyk. Można te bilety, gdzieś oferty znaleźć w internecie bez żadnego problemu. Całość przygotowana świetnie, jeśli chodzi o kondycję tutejszej turystyki. Natomiast pojawia się pytanie, jak to się dzieje, że tak wspaniałe połączenia, które są możliwe od wieków tak naprawdę, nie są możliwe w XXI wieku, jeśli chodzi o działania prawne. Jak to się dzieje, że w Unii Europejskiej wyrok w jednej sprawie nie jest w ogóle znany w innym kraju? Przestępca może sobie przejeżdżać z jednego miejsca na drugie, korzystać z wolności europejskich, ze swobody przemieszczania się i oszukiwać, wyłudzać pieniądze bezkarnie w innym miejscu Unii. Mamy informację z ubiegłego tygodnia, że nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar spotkał się w Warszawie z przedstawicielką prokuratury europejskiej i będzie delegowany Polak do tejże prokuratury. Pytanie, czy jest to kolejny twór biurokratyczny, czy rzeczywiście jest szansa na to, by w XXI wieku w Unii Europejskiej zaczął funkcjonować system podobny do systemu policyjnego, jeśli chodzi o Interpol, o to, by te ścigania, stawianie zarzutów, stawianie przed sądem okazało się szybsze, łatwiejsze i skuteczniejsze. Unia Europejska to przede wszystkim twór, który w tej chwili stawia, i to widzimy przy każdym połączeniu telefonicznym czy w internecie, na to, że jest dbałość o prywatność, o ochronę danych itd., itd. Więc pytanie, czy w tym zagmatwaniu unijnym, które, tak jak już wielokrotnie mówiłem, nie jest stosowane ani w Wielkiej Brytanii, ani w Stanach Zjednoczonych, gdzie oszuści, przestępcy, kryminaliści są znani z twarzy, z imienia i nazwiska. Jest to przestroga, jeśli chodzi o inne potencjalne ofiary, by z tymi ludźmi nie robić interesów, tych ludzi unikać. Oni oczywiście po odbyciu kary mogą swobodnie funkcjonować, ale ich tożsamość jest znana w internecie i chroni kolejne osoby. Jak to ma wyglądać w Unii Europejskiej w przypadku wspólnej prokuratury? Czy będzie to blokowane na zasadzie na przykład Marek T, czy Zbigniew H, czy Zenon P, czy Tadeusz D będą chronieni i będą tutaj również na przykład na terenie Chorwacji pod ochroną systemu ochrony danych osobowych, czy jednak Unia Europejska będzie ścigać z całą mocą prawa i z całą szybkością prawa, bo okazuje się, że jakkolwiek komunikacja przebiega bardzo szybko, nawet w przypadku tutaj tych statków, które widzimy, one się przemieszczają sprawnie, planowo i terminowo, a tutaj nagle okazuje się, że na przykład w Chorwacji użycie prawa karnego wobec przestępców, to jest, słyszymy od adwokatów, to jest jakiś tam proces, nie wiadomo ile trwający, długi, przewlekły, bo to przecież Chorwacja, bo to przecież nie ma żadnego tutaj standardu, jeśli chodzi o szybkość działania. Więc pytanie, czy Unia Europejska jest w stanie poradzić sobie z tego typu sytuacją blokady biurokratycznej, jeśli chodzi o ściganie przestępstw na terenie europejskiej, Unii Europejskiej, stawianie tych ludzi przed sądem, ochronę potencjalnych ofiar i to, by jeden standard, ale być może nie biurokratyczny, ale właśnie taki amerykański czy taki brytyjski był stosowany w każdym z krajów równo i skutecznie. Będziemy się temu przyglądać, będziemy starali się uzyskać dalsze informacje na temat tworzenia tej europejskiej organizacji prokuratorskiej. Będziemy starali się dowiedzieć, w jaki sposób ma działać, by chronić potencjalne ofiary i czy jest w stanie skutecznie
przeciwstawiać się przemieszczaniu przestępców po terenie Unii, zasłanianiu się miejscowymi, lokalnymi przepisami i oszukiwaniu kolejnych osób w kolejnych krajach. Będziemy na bieżąco informować o tych sprawach, a jeśli podoba Wam się to, o czym rozmawiamy, zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Na dziś dziękuję i do zobaczenia z kolejnego kraju.